Cześć, mam na imię Malala i pochodzę z Pakistanu. Do roku 2030 mamy do wypełnienia pilną misję i możesz nam pomóc. Razem musimy walczyć z nierównością i skrajną biedą i szanować naszą planetę. Jestem zdeterminowana, by to zrobić. Przepraszam, halo, masz chwilkę? To ważne, potrzebujemy Twojej pomocy. Wyobraź sobie, że podróżujesz w kosmosie. Szukasz inteligentnego życia. Podróżujesz już jakiś czas, ponieważ kosmos jest bardzo przestrzenny. Dostrzegłeś już miliony planet, ale nie ma na nich inteligentnego życia. Dużo kwasu, lawa, tego rodzaju rzeczy. Ale nie ma gdzie się zatrzymać na wakacje. I potem zauważasz to. Ziemia. Malutka wyspa w kosmosie. Mała cząstka wody, skał i gleby z cienką osłoną powietrza, żebyśmy mogli oddychać. Być może jest życie tam w kosmosie, ale tutaj, na Ziemi, jest ono wszędzie. Na Ziemi, w wodzie, w powietrzu, rośliny, owady, ptaki, ryby. Wszystkie rodzaje istot żywych. Niektóre piękne, a inne, szczerze, trochę dziwne. I ludzie. Miliardy ludzi takich jak ty i ja. Piękne. Rozsądnie inteligentne życie. Tak tylko mówię. W większości jesteśmy po prostu tacy jak reszta życia na Ziemi. Zaczynamy od małych nasion i w dobrych warunkach. Rośniemy i dojrzewamy. W tym celu wszyscy potrzebujemy tych samych podstawowych składników. Nie telefonów komórkowych, obuwia sportowego i Facebooka, ale świeżej wody, czystego powietrza i zdrowego jedzenia. Bez tego długo nie pożyjemy. Nieważne, jak inteligentne będą nasze telefony. Dobra wiadomość jest taka, że Ziemia ma wszystkiego wystarczająco. Zła wiadomość brzmi: na naszej drodze napotykamy wiele poważnych problemów. Pierwsze to zmiana klimatu. Żyjemy na Ziemi tak, że niszczymy to, czego potrzebujemy od życia. Spaliny są duszące, w atmosferze są gazy utrudniające oddychanie. Kończy się nam czysta, pitna woda. Często zżywa się ją na to, czego nie potrzebujemy. A wszystko to zmienia pogodę. A to nawet jeszcze nie połowa. Drugi problem to nierówność. Niektórzy ludzie na Ziemi mają dużo więcej niż potrzebują. Ale większość ma niewystarczająco. Wielu żyje w skrajnym ubóstwie. To po prostu nie jest w porządku. Miliony ludzi nie są w stanie zdobyć lekarstw lub uzyskać pomocy medycznej, która mogłaby powstrzymać rozwój choroby lub wyleczyć ich. W niektórych miejscach dzieci narzekają, że muszą chodzić do szkoły. Innych miliony dzieci nie mogą w ogóle do niej chodzić. Czy to jest w porządku? Chodzi o to, że my tworzymy te problemy. Możemy zatem je naprawić, jeśli będziemy razem kreatywnie pracować. Wyjaśnię to. Jeśli się nad tym zastanowisz, wszystkie żywe stworzenia mają supermoc. Ptaki umieją latać, my nie. Psy czują zapachy, których my nie czujemy, co nie zawsze jest złe. Dzięki roślinom możemy oddychać. Ale ludzkie stworzenia mają moc, której inne stworzenia nie mają. Nigdy nie było bardziej kreatywnych stworzeń. Nasze głowy są pełne pomysłów i jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Z tą mocą wiele już zmieniliśmy na świecie i rozwiązaliśmy tysiące problemów. Zatem znowu możemy to zrobić. Dobra wiadomość jest taka, że mamy plan. Plan, który może się udać tylko z Twoją pomocą. Na świecie jest organizacja, która reprezentuje ludzi ze 193 krajów i jest całkowicie oddana temu, byśmy w pokoju razem pracowali. Być może o niej nie słyszałeś. Organizacja Narodów Zjednoczonych właśnie ogłosiła cele zrównoważonego rozwoju. Jest to 17 celów, by ochronić planetę przed zmianami klimatycznymi oraz uczynić świat bardziej bezpiecznym, bardziej uczciwym, bardziej sprawiedliwym dla każdego. Musimy osiągnąć te cele do roku 2030. Wspaniały w tym planie jest fakt, że w trakcie jego realizacji możemy sprawdzać, jak nam idzie, poklepać się po ramieniu, jeśli idzie dobrze, i próbować bardziej, jeśli nie. Rok 2030 to nie taka odległa data, dlatego musimy zacząć teraz. Razem możemy wiele zrobić i być naprawdę kreatywni. Możemy zacząć od rozpowszechniania tych celów. Dowiedz się zatem, jak one brzmią, i powiedz o nich każdemu. I powiedz, żeby każdy powiedział każdemu. A potem, i to jest część ekscytująca, zobacz, jak możesz naprawdę pomóc w sposób praktyczny. Jeśli nie będziemy marnować jedzenia, wody i elektryczności, pomoże to ochronić planetę. Jeśli będziemy wstawiali się za ludźmi, którzy nie są dobrze traktowani, i będziemy szanować ludzkie prawa, to również uczyni różnicę.
W sumie jest 17 celów i tak wiele różnych sposobów, by pomóc. Potrzebujemy również nowych pomysłów i nowych sposobów działania. A co jeśli fakt, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, nie miałby wpływu na to, jak bezpiecznie się czujesz, jakich masz przyjaciół albo dokąd możesz pójść? A co jeśli znaleźlibyśmy nowe sposoby na oczyszczanie i uzdatnianie wody? A co jeśli moglibyśmy przetworzyć wszystkie odpady? Jak myślisz, co jeszcze moglibyśmy zrobić? Wszyscy żyjemy na Ziemi i jesteśmy od niej zależni. Jest tyle różnych kultur, ale tylko jedna planeta. Jeśli będziemy dbać o nią i o siebie nawzajem i będziemy sprawiedliwie w sposób zrównoważony dzielić się tym, co wytwarzamy, to mamy wszystko, czego potrzebujemy. Kiedyś może znajdziemy inteligentne życie na innych planetach. W tym czasie zobaczmy, jak inteligentnym możemy uczynić życie tu, na dole, w domu na Ziemi.